Jest oczywiste, że czas kolonialnego wyzysku dobiegł końca, że odległości między różnymi częściami świata zmalały do rozmiarów odległości wewnątrzkontynentalnych sprzed 100 lat i że pokój w bogatszej części świata zależy od rozwoju gospodarczego części biedniejszej. Pokój i wolność w świecie zachodu nie mogą, na dłuższą metę, współistnieć z głodem i chorobami w Afryce i Chinach. Zmniejszenie zbędnej konsumpcji w krajach uprzemysłowionych jest koniecznością, jeśli chcą one pomóc krajom nieuprzemysłowionym, a muszą im pomóc, jeśli chcą pokoju. Rozważmy kilka faktów. W swoim programie rozwoju świata Harrison Brown przewiduje, że w ciągu 50 lat produkcja rolna wzrośnie do poziomu, na którym wszyscy otrzymywaliby dość żywności, a regiony słabo rozwinięte, w rodzaju przedwojennej Japonii, zostaną uprzemysłowione. Roczne wydatki Stanów Zjednoczonych w ramach takiego programu wynosiłyby od 3 do 4 miliardów dolarów przez pierwsze 30 lat, a później mniej. Kiedy porównujemy to z naszym dochodem narodowym, powiada autor, z naszym obecnym budżetem federalnym, z funduszami potrzebnymi na zbrojenia i z kosztami wojny, suma nie wydaje się nadmierna. Kiedy porównamy ją z potencjalnymi zyskami z udanego programu, wyda się jeszcze mniejsza. A kiedy weźmiemy pod uwagę koszty zaniechania działania i konsekwencje utrzymywania status quo, okaże się naprawdę nieznacząca. Powyższy problem to tylko część zagadnienia ogólniejszego. W jakim stopniu można pozwolić, by kapitał, w celu osiągnięcia zysku, manipulował potrzebami ludzi w sposób szkodliwy i niezdrowy? Przykładem najoczywistszym jest nasz przemysł filmowy, komiksowy oraz kroniki kryminalne naszych gazet. W celu osiągnięcia zysku pobudza się najniższe instynkty i zatruwa umysły ludzkie. Ustawa o żywności i lekach reguluje produkcję oraz reklamowanie szkodliwych środków żywnościowych i medycznych. To samo można uczynić ze wszystkimi innymi potrzebami życiowymi. Jeśli takie regulacje prawne okazałyby się nieskuteczne, pewne przemysły, na przykład filmowy, należy uspołecznić lub przynajmniej stworzyć przemysły konkurencyjne, finansowane z funduszy publicznych. W społeczeństwie, którego jedynym celem jest rozwój człowieka i w którym potrzeby materialne podporządkowane są duchowym, nie trudno będzie znaleźć środki prawne i ekonomiczne gwarantujące konieczne zmiany. Jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną pojedynczego obywatela, socjaliści nigdy nie domagali się równości dochodu, a idea taka byłaby też z wielu względów niepraktyczna i niepożądana. Niezbędny jest taki dochód, który stanowiłby podstawę godnej ludzkiej egzystencji. Wydaje się, że nierówności dochodów nie powinny przekraczać punktu, w którym różnice dochodów prowadzą do różnic w doświadczeniu życiowym. Człowiek o milionowych dochodach, który może zaspokoić każdą swoją zachciankę, nawet się nad tym nie zastanawiając, doświadcza życia inaczej niż ktoś, kto, by zaspokoić jedno kosztowne pragnienie, musi poświęcić inne. Człowiek, który nigdy nie może wyjechać ze swojego miasta, który nigdy nie może sobie pozwolić na żaden luksus, to znaczy coś, co nie jest niezbędne, ma znów inne doświadczenie życiowe niż ktoś, kogo na to stać. Ale nawet przy pewnych różnicach dochodów, podstawowe doświadczenie życiowe może być takie samo, pod warunkiem, że różnice nie przekroczą określonego poziomu. Liczy się nie większy albo mniejszy sam dochód, lecz punkt, w którym ilościowe różnice w dochodzie zmieniają się w jakościowe różnice w doświadczeniu życiowym. Nie trzeba dodawać, że należy utrzymać system ubezpieczeń społecznych, na przykład taki, jaki obecnie istnieje w Wielkiej Brytanii. Ale to nie wystarczy. Istniejący system ubezpieczeń społecznych trzeba rozszerzyć na powszechne gwarancje utrzymania. Jednostka może działać jak osoba wolna i odpowiedzialna jedynie wówczas, gdy znikną główne przyczyny obecnego zniewolenia. Ekonomiczna groźba głodu, zmuszająca wielu ludzi do przyjmowania warunków pracy, których w innym wypadku by nie przyjęli. Wolności nie będzie dopóty, dopóki właściciel kapitału będzie mógł narzucić swoją wolę komuś, kto posiada tylko własne życie, ponieważ ten ostatni, jako kapitału pozbawiony, ma tylko taką pracę, jaką mu oferuje kapitalista. 100 lat temu panowało powszechne przekonanie, że nikt nie jest odpowiedzialny za bliźniego. Zakładano, a ekonomiści dowodzili tego założenia naukowo, że na mocy praw społecznych do funkcjonowania gospodarki niezbędne jest istnienie ogromnej armii biednych i bezrobotnych. Dziś już mało kto ośmieliłby się głosić tę tezę. Panuje powszechna zgoda co do tego, że nikogo nie powinno się wykluczać z dobrobytu narodowego, ani na mocy prawa naturalnego, ani na mocy praw społecznych.
Wyszło z życia modne 100 lat temu przeświadczenie, zgodnie z którym biedni zawdzięczają warunki, w jakich żyją, swojej niewiedzy, brakowi odpowiedzialności, słowem swoim grzechom. We wszystkich uprzemysłowionych krajach Zachodu wprowadzono system ubezpieczeń, który każdemu gwarantuje minimum utrzymania na wypadek bezrobocia, choroby czy podeszłego wieku. Stąd już tylko krok do postulowania, że nawet jeśli nie zachodzi żaden z tych warunków, każdy ma prawo otrzymywać środki do życia. Mówiąc praktycznie, oznaczałoby to, że każdy obywatel może się domagać sumy wystarczającej na minimum utrzymania, nawet jeśli nie jest bez pracy, chory ani stary. Może żądać tej sumy, jeśli rzucił pracę z własnej woli, jeśli chce się przygotować do innego rodzaju pracy, bądź z jakichkolwiek innych powodów osobistych, które przeszkadzają mu zarabiać pieniądze, a zarazem nie zaliczają go do żadnej z kategorii osób, którym przysługują świadczenia ubezpieczeniowe. Krótko mówiąc, może się domagać tego minimum utrzymania bez żadnych racji. Gwarancja taka powinna być ograniczona w czasie, powiedzmy do 2 lat, by uniknąć wspierania neurotycznej postawy tych, którzy odmawiają spełniania jakichkolwiek zobowiązań społecznych. Ta propozycja może brzmieć fantastycznie, ale 100 lat temu podobnie fantastyczne wydawały się pomysły utworzenia systemu ubezpieczeń. Główny argument przeciwko takiemu systemowi mówiłby, że jeśli każdy będzie miał prawo do pewnego minimum, ludzie nie będą pracować. Założenie to opiera się na błędnym przekonaniu o właściwym naturze ludzkiej lenistwie. W rzeczywistości, poza osobami leniwymi z przyczyn neurotycznych, bardzo niewielu ludzi nie chciałoby zarabiać więcej niż minimum i wolało raczej nic nie robić niż pracować. Jednakże podejrzenia pod adresem systemu gwarantującego minimum utrzymania nie są nieuzasadnione z punktu widzenia tych, którzy chcą korzystać z własności kapitału, by zmuszać innych do akceptowania oferowanych warunków pracy. Gdyby nikt nie był już zmuszany do przyjmowania pracy tylko po to, żeby nie głodować, praca musiałaby być dostatecznie interesująca i atrakcyjna, by ludzie ją podejmowali. Wolność zawierania kontraktu możliwa jest tylko wtedy, gdy obie strony mają swobodę przyjęcia lub odrzucenia warunków. W obecnym ustroju kapitalistycznym sytuacja taka się nie zdarza. Ale system tego rodzaju stanowiłby nie tylko początek rzeczywistej wolności zawierania kontraktu między pracodawcą a pracownikiem. Poszerzyłby również ogromną sferę wolności w relacjach między ludźmi w codziennym życiu. Przyjrzyjmy się kilku przykładom. Dzisiaj ktoś, kto pracuje i nie lubi swojej pracy, jest często zmuszony do wykonywania jej nadal, ponieważ nie ma środków, by zaryzykować brak zatrudnienia nawet przez 1 lub 2 miesiące. A jeśli rzuci pracę, to naturalnie nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W rzeczywistości jednak psychologiczne skutki tej sytuacji sięgają znacznie głębiej. Sam fakt, że człowiek nie może zaryzykować zwolnienia z pracy, sprawia, że obawia się on swojego szefa czy kogokolwiek, od kogo jest zależny. Będzie się powstrzymywał od sprzeciwu. Z powodu nieustającego strachu przed zwolnieniem będzie się starał podporządkować i przypodobać przełożonemu. Albo weźmy kogoś, kto w wieku lat 40 postanawia, że chce wykonywać zupełnie inny rodzaj pracy i potrzebuje roku czy 2, by się do niej przygotować. W warunkach gwarantowanego minimum egzystencji decyzja taka pociągałaby za sobą życie zakładające minimum wygód. Wymagałaby więc wielkiego entuzjazmu i zainteresowania nowo wybraną dziedziną, a zatem podejmowaliby ją tylko ludzie utalentowani i naprawdę zainteresowani. Pomyślmy o kobiecie, która żyje w nieszczęśliwym małżeństwie i nie opuszcza męża jedynie dlatego, że nie może sama się utrzymać, nawet przez czas niezbędny do wyuczenia się zawodu. Spójrzmy na nastolatka, żyjącego w ostrym konflikcie z neurotycznym bądź niszczącym ojcem. Gdyby miał swobodę opuszczenia rodziny, mógłby uratować swoje zdrowie psychiczne. Krótko mówiąc, zniknąłby najważniejszy przymus gospodarczy w dziedzinie zawodowej i w stosunkach prywatnych, a każdy odzyskałby wolność działania. Co z kosztami? Dotychczas zastosowaliśmy omawianą zasadę do osób bezrobotnych, chorych i starych. Pozostaje już tylko marginalna grupa ludzi, którzy korzystaliby z tego przywileju. Jednostki szczególnie uzdolnione, ci, którzy przeżywają przejściowy konflikt oraz neurotycy pozbawieni poczucia odpowiedzialności i zainteresowania pracą. Zważywszy na wszystkie te czynniki, możemy przyjąć, że liczba osób korzystających z przywileju nie byłaby zbyt wysoka. A dzięki dokładnym badaniom można by ją określić nawet dzisiaj.
Trzeba by jednak zaznaczyć, że propozycję tę należy rozważać razem z innymi sugerowanymi tutaj zmianami społecznymi i że w społeczeństwie, w którym pojedynczy obywatel aktywnie uczestniczy w swojej pracy, liczba ludzi niezainteresowanych pracą stanowiłaby jedynie ułamek tej, z jaką mamy do czynienia dziś. Ilukolwiek by ich jednak było, wydaje się, że koszty takiego rozwiązania niewiele by przewyższały to, co duże państwa wydają w ostatnich dziesięcioleciach na utrzymanie armii, nie mówiąc już o kosztach zbrojeń. Nie wolno też zapominać, że w systemie, który każdemu przywraca chęć do życia i pracy, wydajność pojedynczego robotnika byłaby znacznie wyższa od tej, którą dziś się osiąga dzięki paru zaledwie korzystnym zmianom w sytuacji zawodowej. Ponadto znacznie spadłyby nasze wydatki związane z przestępczością i chorobami na tle nerwicowym oraz psychosomatycznym.